prezydenckie odbędą się za niecały rok, czyli to jest dużo czasu jeszcze, bardzo, jak na polską politykę. Ja mam pewien problem, bo im kategorycznie mówię, że nie jestem zainteresowany osobiście wyborami, startem i że nie będę startował, im częściej to mówię, tym częściej czytam później, że z Tuskiem to nie wiadomo, jak będzie. Nie będę kandydował, nie zamierzam kandydować, bo mam świadka tutaj, minister Nitras dobrze wie, jest jednym z moich najbliższych współpracowników, nie tylko ze względu na prowadzenie resortu, jak wielkiego zadania się podjęliśmy. I te najbliższe lata to jest naprawdę bardzo poważna choroba. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem. No jeśli pojawiają się nazwiska tych takich oczywistych kandydatur, jak prezydent Rafał Trzaskowski. Sam prezydent Rafał Trzaskowski prosił mnie, zwracał się do mnie z jednoznaczną taką, póki nie ma decyzji, mówi, ja nie mogę być kandydatem, bo jestem prezydentem Warszawy. Dobry wieczór. Jeśli Donald Tusk mówi, że teraz to naprawdę nie będę startował, to oczywiście, że trzeba mu wierzyć. Ponieważ wszystko, co mówi pan premier Donald Tusk, a czego nie robi, to tylko przez dywersantów z Prawa i Sprawiedliwości, bo on ma głębokie chęci i wolę, żeby działać, ale mu przeszkadzają. Więc jak zapewnia teraz, że nie wystartuje, to jest dokładnie tak, jak w maju 2014 roku. Wówczas zwołał konferencję prasową i zarzekał się, że nie wybiera się do żadnej Brukseli na żadne stanowisko. Bo co to jest przy funkcji polskiego premiera, która daje dumę i poczucie wartości i jeszcze tyle zadań. I minęło 8 tygodni i już się wybierał do Brukseli, ponieważ taki jest Donald Tusk. A powoływanie na świadka pana Sławomira Nitrasa to chyba nie ma gorszego świadka, jakiego można by sobie w ogóle wyobrazić w Polsce. Więc tym bardziej pan premier się pogrąża. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną jest Andrzej Rafał Potocki. Dobry wieczór państwu. Wierzysz panu premierowi? Wierzę, bowiem intryguje mnie rola świadka. Świadek po prostu jest w 100% wiarygodny. Jest to, powiem ci, idealny świadek. Pan Sławek. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy premier zmieni zdanie, tak jak wspominałeś, zmienił zdanie w kwestii swojego wyjazdu do Europy, to w tym momencie Nitras jest jednym z tych ludzi, którzy w żywe oczy powiedzą do kamery, że premier nigdy nie mówił, że nie będzie startował. A jak wyświetlą to nagranie? To powiedzą, że to sztuczna inteligencja. Wyświetlić to wyświetlą. To u nas, my wyświetlimy, w telewizji Republika może wyświetlą, ale w Neo TVP już nie wyświetlą, a tym bardziej w TVN-ie. No nie wyświetlą. W związku z tym do gawiedzi nie dojdzie. Dlaczego, że Tusk zmienił zdanie o 180 stopni i większość wyborców dalej będzie tkwiła w przekonaniu, że świetna kandydatura i Donald Tusk może jechać spokojnie w kierunku elekcji. No ale co mu zapewni immunitet? No bo przecież kiedyś mu ten immunitet będzie potrzebny i to taki mocny. Poselski nie jest mocny. Musi mieć jakiś mocniejszy immunitet. I jedno, czym pan Donald Tusk by mnie przekonał, że teraz to nie, że on nie lubi pracować. No to jest jasne. Znowu jeździć po kraju. Ledwo co były wybory parlamentarne przecież. Te w październiku 2020 roku. I on znowu ma jeździć po tych miastach, spotykać się z tymi ludźmi. Przecież on tego nie cierpi. To wszystko jest udawane. I jeszcze jedna rzecz. Przecież pani asystentka, specjalistka od brwi i rzęs, nie mogłaby z nim jeździć na trasę, bo za dużo dziennikarzy, za dużo świadków. To jest jedyny przekonywujący argument. No ale wtedy można by było zmienić funkcję pani asystentki i zrobić z niej na przykład osobę od wizerunku. Mam na myśli taką, która będzie przygotowywała Tuska, pudrowała przed występami, poprawiała makijaż. W tym jest bardzo dobra, bowiem jest w tym specjalistką. I tak z asystentki stanie się, o ile oczywiście Tusk zostałby prezydentem, zostałaby zatrudniona w kancelarii premiera i dalej będzie... Jako szefowa gabinetu? No nie tyle szefowa gabinetu, co szefowa od charakteryzacji. Ja nie wnikam, ale to musi być naprawdę bardzo wyrafinowana sprawa, to robienie brwi i rzęs. No bo ale... jeśli to zasługuje na funkcję asystenta, wprawdzie tam społecznego, no ale dajmy sobie spokój. Nazwa mniejsza o nazwę. Otóż to jakie to musi być specjalistyczne? To dlatego jest przy premierze, bo jest wybitną specjalistką. No właśnie. Natomiast jeśli chodzi o decyzję kandydowania czy nie kandydowania w wyborach, to są dwa Tuski. Jest Tusk zewnętrzny, który tutaj się zaprezentował i on, ten Tusk zewnętrzny, nie będzie kandydował, bo ma wiele innych zadań, ale jest też Tusk wewnętrzny. No, ale Tusk wewnętrzny to jest ta jego ambicja. Aha. A ma w portfolio prezydent? Nie ma. To czego mu brakuje? Prezydenta. No właśnie. A portfolio... I to mu mówi Tusk wewnętrzny. No. I nie wiadomo, który Tusk wygra. Bo jak tam pójdzie do agencji modeli na przykład, jak jego niegdysiejszy kumpel Sławomir Nowak z kolei, tam same aparaty są, te Sławomir jeszcze, Neumann jest. Jest tak, jest tam, to ma jakieś pychowe imię. Jak pójdzie do jakiejś agencji modeli i mu w portfolio będzie brakować zdjęć i sytuacji z prezydentury, to mogą go nie przyjąć. On już wprawdzie ma 67 lat, ale były takie modelki, które po 80 były. A to spokojnie. To jeśli chodzi o ten kierunek, to różnica wieku nie odgrywa specjalnej roli. Ważna jest pozycja tego, który tym układem kieruje i nadaje ton. Ja nie będę świntuszył, bo przypomniała mi się fraszka Jana Staudyngera. Każda jej pozycja to już propozycja. Myślałem się, ta fraszka. Ja myślałem, że o dwóch starcach, którzy klasyk. Chcieli... Myślałem, że miałeś na myśli fraszkę o dwóch starcach, co chcieli wystraszyć Zuzannę w kąpieli. No ale finał był taki, że... Nic z tego nie wyszło, bo nie mieli. Wody nie mieli. Bo wody zabrakło. Wody nie mieli. To dalej z Tuskiem. To teraz pan premier Donald Tusk raczył ujawnić, co on tak naprawdę robi w rządzie. Ja się nie spodziewałem. Zobaczymy, czy państwo się spodziewali. Ja akurat wiedziałem z moim doświadczeniem, że pierwszy rok będzie bardzo taką charówą, polegającej głównie na czyszczeniu. Tak, rząd był właściwie przez te miesiące takim wielkim, zbiorowym zakładem oczyszczania państwa. I wszyscy koalicjanci, koalicji 15 października, wszyscy bez wyjątku uważają, że powinniśmy ogłosić tą nową agendę, już skierowaną do przodu. Oczywiście rozliczenia będą trwały, ale coraz częściej będzie to już robota wyłącznie prokuratury i sędziów i sądów. My nie będziemy musieli się już tak bardzo w to angażować i w związku z tym ten środek ciężkości przejdzie na pewno na te projekty na przyszłość. Obśmiałem się dlatego, że po pierwsze, to pan premier jakiś wóz asenizacyjny powinien kupić albo coś takiego. Albo nie, tam, zestaw sprzątający. Tam jest taki jeden specjalista, Karpiński się nazywa. Ale on do Brukseli się przeniósł. Tak, ale on był szefem MPO, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. To jest też kolejny specjalista. Czy jego miał na myśli Donald Tusk, mówiąc o tym czyszczeniu? Nie, Donald o tej asenizacji? Donald Tusk ma jakieś atawizmy związane z tym czyszczeniem. Jemu może się wydaje, ja się często powołuję na to słynne dzieło naukowe, bo to jest praca habilitacyjna w zasadzie. Ona nie została tak potraktowana, ja bym ją tak potraktował. Między nami słynne dzieło Małgorzaty Tusk, gdzie pan Tusk tak nie za bardzo tam z tym sprzątaniem. To może być tak, że... Bo to, co robi ten rząd, to wygląda na to, że jedzie jakaś tam, no pułk na przykład, który tam te breje z ulicy zbiera. Oczywiście żadnej brei nie ma. I on zamiast to gdzieś tam, albo za siebie, albo znaczy na przyczepę jakąś czy coś, to on na sąsiedni pas przesuwa. To oni będą mieli, tę robotę zawsze. I druga rzecz, ja nie spotkałem jeszcze firmy sprzątającej, która by kończąc robotę zostawiała po sobie więcej śmieci niż na początku i to dużo więcej. No to jest ewenement. To jest skala światowa. To jest skala światowa, dokładnie tak. Także... Tak sprzątać, żeby nie posprzątać i żeby zostawić jeszcze więcej śmieci. To jest naprawdę wyczyn. No dokładnie. A przy okazji jeszcze... Ale już będzie z kolei, jeżeli skończy się urzędowanie Karpińskiego w Parlamencie Europejskim, którego tam chroni, to będzie mógł wrócić do sprzątania z powrotem, dalej do MPO, bo te śmieci będzie ich coraz więcej, będzie jeszcze więcej niż było przedtem. Także fucha dla Karpińskiego dalej jest trzymana. Ale czy on przyjedzie do... Nie, teraz ma immunitet. Teraz ma immunitet. Teraz ma immunitet. To może przyjedzie. No to jeszcze utrzymajmy się w konwencji wskazywania kandydatów na prezydenta, bo pan minister Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego też ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Dotychczasowa statystyka wyborów prezydenckich PiS kontra Platforma jest 3-1 dla PiS-u. W związku z tym trzeba wyciągnąć z poprzednich wyborów, chociażby roku 2020, wniosek i kandydat, który jednak jest kandydatem dającym paliwo Prawu i Sprawiedliwości, będącym takim wymarzonym przeciwnikiem, z którym można się bardzo łatwo wyróżnić i mobilizować elektorat. Jak Rafał Trzaskowski, uważam, że niestety może być problem z wygraniem. No prawie wygrał wybory ostatnie, PiS-u. Znaczy przegrał, ale jak prawda, mówi, ale depczał Andrzejowi Dudzie po piętach. Prawie czyni różnicę czasami. Tak w historii wojskowości to jest, że tą samą metodą nie wygrywa się kolejnych bitew. Czyli z metodą z przeszłości nie wygrywa się bitew w przyszłości. To tak a propos. To ten Paszyk jest strategiem. No. Widać z tego. Minister rozwoju w końcu i technologii. To poważna sprawa, strategia. Duża rzecz. Bo że pan Rafał Trzaskowski jest obudowany negatywnym elektoratem. I teraz pytanie, kto nie jest? I oczywiście myśl nasza biegnie ku... O, chyba Hołownia albo Kosiniak-Kamysz. Nie, no, ku panu Tygrysowi. No właśnie, pan Tygrys. Pan Tygrys. Pan Tygrys tak się ładnie prezentował podczas święta Wojska Polskiego. Po prostu. Nawet próbował ładnie przemawiać, tak patriotycznie, żeby nie było, że tam jakieś... głupoty o przeciwnikach politycznych. Nie, pozytywnie taki był nabuzowany i to może jest to ta przymiarka do tego, bo pan Władysław też zapewnia od dłuższego czasu, że on to chce pana Hołownię. No ale jak przyjdzie co do czego? A no właśnie. Tym bardziej, że oni mają świadomość, że ktoś im robi koło pióra. To znaczy zamówiono sondaż, w którym rozdzielono Polskę 2050. On się ukazał w SuperEkspresie. Tak, tam dla Polstera robił. Znaczy Polster dla SuperEkspresu. Tak. No i tam wyszło, że gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe wystąpiło osobno, to by dostało 1,67% głosów, czyli totalna dolina, upadek i tak dalej. To jest niestety przykre, że w Polsce sondażownie biorą udział w takich hecach, bo to jest absolutnie heca. To jest próba po pierwsze nacisku, że sami nie macie żadnych szans, nawet nie myślcie o jakiejś secesji, o zmianie frontów i tak dalej. Drugie jest takie, że nie podskakujcie w sprawie tych wątpliwych ustaw typu dekryminalizacja aborcji, bo przecież wy za chwilę znikniecie. Ale to jest pic na wodę, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe, i tu mogą być państwo zdziwieni, jest największą liczebnie partią w Polsce i następną partię, czyli Prawo i Sprawiedliwość, no bije chyba dwukrotnie. To się przekłada na to, że oni tam w tych w tych lokalnych strukturach, mają tych posad. Na tym polega siła PSL-u. Tak, i to jest i próba powiedzenia, że wy teraz jesteście wycenieni na złoty 67, no to są jaja po prostu. No ale tutaj pan Krzysztof Paszyk bardzo przytomnie przygotowuje grunt pod ewentualną kandydaturę Kosiniaka-Kamysza. No, czyli można powiedzieć ukryty smok i przyczajony tygrys. No właśnie, nie widzisz w panu Kosiniaku-Kamyszu już tej wielkiej postaci. Przecież będziemy jeszcze o tym mówić. Broda, majestat. Tak. Brody mieli bojowcy PPS, polskie, ci tam agenciaki od takiej ryzykownej roboty Józefa Piłsudskiego. Oni wszyscy nosili brody. No potem Walery Sławek nosił brodę z konieczności, bo mu ładunek wybuchł w rękach i tam się pokaleczył mocno. Ale może to być takie nawiązanie. No Wincenty Witos tylko wąsy nosił. No jeszcze z historii to z brodatych to taki najbardziej chyba znany to był Barbarossa, cesarz. Ale myślisz, że to tak? Nie, tu rudobrody. Pan Władek to tak do rodzimego elektoratu się odwoła, więc... On ma taką brodę, powiedziałbym, w stylu Lemingów. Aha. To jest taka przystrzyżona, elegancka broda, nie taka długa, jak noszą mudżahedini, czy powiedzmy sobie bojownicy o wolność i demokrację z punktu widzenia oczywiście Allaha i Mahometa. A Jan Rokita nosi długą brodę i wcale nie ma takich poglądów. Tak, ale Jan Rokita już jest starszym panem, takim, moim zdaniem on się stylizuje majestatycznie. Ta broda dodaje mu majestatu. Na Lwa Tołstoja. Tak jak Lew Tolstoj, ale to jest w pewnym wieku. Niektórzy panowie dodają sobie majestatu, zapuszczając brodę. Pamiętasz, był taki kiedyś marszałek Sejmu, Małachowski się nazywał? Aleksander. I on stawał w oknie, bo on nie dość, że miał tę brodę, to jeszcze pozował na takiego majestatycznie wyglądającego. No w końcu z tych Małachowskich był, nie? No nie, no tam jego rodzina to miała majątek na Kresach, to 100 hektarów ledwo było. Tylko? No. Tak, bo to nie ci Małachowscy, to inna odnoga. Jakaś tam szlachta, owszem tak, ale to w ogóle na Kresy 100 hektarów to jest w ogóle tam machnąć ręką. No i tenże Małachowski, który pozował na tego Małachowskiego z XVIII wieku, marszałka Sejmu, on stawał przed oknem przy firance i patrzył się z tego sejmowego okna na Warszawę i gładził tę brodę. I to było majestatyczne. Jako gospodarz. No taki, można powiedzieć, się normalnie nazywa pozer, no ale okej. No. Musimy pogonić trochę. Pan wiceminister sportu i turystyki, czyli w resorcie świadka koronnego dla pana Tuska, Sławomira Nitrasa, też ma pomysł, jak wskazać kandydata. Niektóre partie polityczne zastanawiają się nad przeprowadzeniem prawyborów, żeby trochę zwiększyć ekspozycję. Jeżeli prawybory, to Szymon Hołownia i ktoś, no... Władysław Kosiniak-Kamysz. Można rozważyć również taki projekt. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz zdefiniował się jako osoba, która chce w tej kadencji po tym bezładzie, bałaganie, co wczoraj też podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego było podkreślane przez niego, chce zająć się uporządkowaniem tych najistotniejszych spraw związanych z bezpieczeństwem. Nie byłoby dobre, gdyby osoba odpowiedzialna za to weszła jeszcze w tak zwany konflikt wyborczy, bo zawsze wybory to jest spór. Spór? Pamiętam wybory w PRL-u, na które nie chodziłem, zresztą w ogóle nigdy nie byłem. Bo tam sporu nie było. I nie było żadnego sporu. Była front jedności narodu, było wszystko okej. No. Otóż to, jak Wałęsa robił, Lech Wałęsa, pan prezydent, przepraszam, nie będę obcesowy, ten swój komitet, to on chciał tamtą monopartię zastąpić inną monopartią, czyli własną i o to się pokłócił między innymi z tą tak zwaną lewicą laicką, ale wracając do pana Rasia, no ale szanowny panie ministrze Ireneuszu, no jak przeprowadzić wybory, gdyby na przykład byli kandydaci Polski 2050 i obok tego kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego? Przecież Polskie Stronnictwo Ludowe ma 5 razy więcej członków albo nawet więcej. I gdyby dopuścić głosowanie tylko tych członków partii, to zawsze wygrałby kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zresztą podobnie jest z tym projektem wspólnego kandydata prawicy. Jak te wybory miały być przeprowadzone? Co, wszyscy z ulicy będą sobie głosować, kto ma być kandydatem prawicy? Oczywiście, że nie. A gdyby głosowali tylko członkowie poszczególnych partii, to tu ogromną przewagę liczebną ma Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest wszystko nierealne. Ale patrząc, jak to wygląda po stronie trzeciej drogi, czyli Polski 2050 i PSL-u, to tutaj widać wyraźnie, że pan Raś, Ireneusz, trzyma stronę Hołowni, bo już spycha Kosiniaka-Kamysza, wkładając mu w usta słowa, których nie powiedział, bo ja w tym przemówieniu z okazji Dnia Wojska Polskiego Kosiniaka-Kamysza nie usłyszałem żadnych jakichś nawiązań do czyszczenia, do MPO, do naprawy błędów po Prawie i Sprawiedliwości. Ani słowa tam nie było. Było koncyliacyjne przemówienie i bardzo dobrze. W każdym razie coś mu, minister się podlizywał. Coś mu tam wtyka, czego on nie powiedział. Dlatego, a dlaczego? Dlatego, że on tutaj trzyma strony Hołowni. Czyli może dojść do starcia pomiędzy Tygrysem a Hołownią. Ponieważ wywołaliśmy pana Tygrysa, to pan Tygrys. Co pana łączy z Szymonem Hołownią i z Polską 2050? Bo tak, Szymon Hołownia mówi, że jesteście lobbystami deweloperskimi, składając swój projekt kredytu 0%. Związki partnerskie, spojrzenie na to was nie łączy. Depenalizacja aborcji też was nie łączy. Co nas was bardzo, łączy? Bardzo wiele rzeczy, punkty programowe, pod którymi się podpisaliśmy. W sprawie zasad przerwania ciąży złożyliśmy wspólny projekt. Akurat powrót do zasad kompromisu. No, ale politycy Polski 2050 głosowali inaczej niż pan. No właśnie, ale jeżeli już jesteśmy. Czy pan żałuje, że zagłosował przeciwko depenalizacji? Nie, bo to była najdalej idąca ustawa i żałuję, że nie był poddany pod obrady nasz projekt właśnie trzeciej drogi PSL-u i Polski 2050. Premier mówi, że nowym kompromisem jest depenalizacja. Nie ma powrotu do kompromisu. Ale my jesteśmy podmiotami politycznymi. Pan premier ma dużą formację, jest szefem rządu, jest szefem, liderem partii. Ma swoje zdanie w tej sprawie. No pan Władysław Kosiniak-Kamysz to jest podmiot przecież, wiadomo, podmiotowy polityk, nie będzie słuchał premiera. On już tak powoli dojrzewa do tego, żeby takim witosem być trochę. Waldemar Pawlak miał kompleks takiego witosa, no bo żeby być 3 razy premierem, tam 2 razy mu się udało, raz był tak króciutko, a pan Władysław jeszcze ma szansę to wicepremierem być, to powinien się od czasu do czasu stawiać panu Donaldowi. Ale panie szanowny premierze Władysławie, i ja się trzymam tego, co panowie z Szymonem Hołownią obwieścili, i to nie raz, że to, co was łączy, to są 4 albo 2, bo tu nie doszliście do porozumienia, wspólne córki. No nie ma lepszej więzi niż posiadanie wspólnych dzieci. Ja wprawdzie nie chcę wnikać, kto jest matką, a kto ojcem w tym związku, ale fakt jest faktem. Na to wygląda. W każdym razie widać wyraźnie, że tutaj jednak może dojść do tego tarcia, ale Kosiniak-Kamysz nie ustępuje, twardo się trzyma, a nawet mówi, że owszem, premier ma prawo do swojego zdania, z takiego formułowania użył, co by znaczyło, że idzie na zwarcie w tej kwestii. No ale pan wicepremier Kosiniak-Kamysz proponuje to, co znienawidziły szczególnie feministki, żeby przeprowadzić referendum. Proszę bardzo. A dlaczego się wszyscy boją referendum? Dlaczego, jeżeli... Ja nie wiem, czy się boją, po prostu uważają, że to nie jest temat pod referendum. To jaki temat jest pod referendum? Jeżeli nie tak społeczny i tak nierozwiązywalny. Dlaczego od wielu lat wszyscy mówią o tych sondażach, że wszyscy wyborcy PSL-u chcą takich zmian? No to jak wyborcy PSL-u chcą, to na pewno chcą wyborcy Platformy, Lewicy. To przecież to wygrana byłaby w referendum od pierwszego dnia. To czemu się wszyscy boją? Wszyscy się boją, bo bo po to ukatrupili referendum, które było przy okazji wyborów, bo tam też chciano ważne rzeczy dla Polski poruszyć, a okazało się, że one nie są ważne, chociaż teraz same wracają jako ważne. Ja tylko przypomnę to słynne badanie CBOS opublikowane 9 lipca bodaj 2024 roku, z którego wynika, że Polacy najbardziej zainteresowani są bezpieczeństwem, inflacją i granicą, natomiast najmniej zainteresowani są związkami partnerskimi, aborcją i rozliczeniem PiS. Jednym słowem, Kosiniak-Kamysz doskonale wie i zna odpowiedź na pytanie, dlaczego referendum nie. Otóż dlatego nie, bowiem lewica słusznie się boi tego referendum, bowiem referendum skończy się tym, że naród powie nie aborcji. I taki będzie finał. I to jest proste, matematyczne. I tu możemy postawić przecinek. Możemy przetestować, a teraz chwila przerwy, żeby państwo się zastanowili, czy chcą referendum, czy nie. Kandydatura, rozmawiałem z wieloma osobami, pana Piotra Serafina, jest apolityczna, to nie jest członkiem żadnej partii, pracował z bardzo wieloma ekipami, jest radykalnie, że tak powiem, skoncentrowany na zadaniach państwowych, zawsze taki wzór patrioty, niepartyjnego, świetnego fachowca, najlepszego w Europie, więc nie widzę tutaj też jakby pretekstu nawet, żeby kwestionować tę kandydaturę. Myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Dobry wieczór państwu. No, dosyć duża ilość pochwał. Tak chwali premier Donald Tusk jeszcze wtedy, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, to Piotr Serafin był szefem jego gabinetu. Kandydatura apolityczna, radykalnie skoncentrowany na robocie, no wielki patriota. A w rzeczywistości przypominają sobie państwo te słynne wideo, na którym Piotr Serafin, ziajany jak kot z pęcherzem, biegał po korytarzach i po schodach w Brukseli i mówił: musimy zdążyć przed wieczorem, żeby jutro Tusk i von der Leyen mogli uzgodnić wypłatę 5 miliardów dla Polski. Napięcie rośnie, jak w kryminale Hitchcocka. Jest 20:35, mówi Serafin. Kończą pracę. Uff, zdążyłem, zdążyliśmy. Będziemy mieli te 5 miliardów, które nie było objęte kamieniami milowymi oczywiście i należało się dla Polski jak psu kość. Jednym słowem, cyrkowiec. I można powiedzieć, pięknie odstawił błazenadę tym swoim bieganiem po schodach. W związku z tym tak wygląda kandydatura apolityczna. Dodajmy jeszcze do tego, że filmy Piotr Serafin kręcił dla Donalda Tuska w kampanii wyborczej, filmy na TikToku. Także kandydatura absolutnie apolityczna i radykalnie skoncentrowany na robocie. Zapamiętajcie, wielki patriota. Witam państwa raz jeszcze w Polityce na deser. Andrzej Rafał Potocki, telewizja w Polsce, a wraz ze mną... Tak, bardzo lubię ten filmik. No, pan Piotr Serafin powinien przeprosić za te wygłupy, bo człowiek poważny nie powinien uczestniczyć w takiej szopce, przecież tam nikt nie biegał. Tak naprawdę to była zainscenizowana głupota jakaś tam. Takie rzeczy się zupełnie inaczej załatwia. Pan prezydent już zgodził się na to, żeby był pan Piotr Serafin tym kandydatem, więc on ma dobre wykształcenie, no tu nie mogę mu odmówić kompetencji. Prawo skończył w Polsce i ekonomię, jeszcze tam europeistykę na Uniwersytecie Sussex, więc to jest człowiek przygotowany. Tylko tu zagrał inny czynnik po prostu. I nie wiem, czy to dobrze świadczy o panu premierze. Chodzi ci o złamanie prawa? Nie. Bo tam była ta kwestia... Czy jest ambasadorem przy Unii Europejskiej? Nie jest, tak. No nie był oczywiście, bo pan prezydent go nie mianował, więc nie był. I o to była ta cała, ten cały konflikt. I niby jako ambasador biegał po tych schodach i korytarzach. Ale tu jest inna kwestia, która mnie bawi w gruncie rzeczy, bo pan Tusk chyba sobie strzela w stopę. Pan Piotr Serafin pełnił funkcję mózgu Donalda Tuska i w tym czasie pan Tusk mógł swój mózg schować w teczce albo włożyć do lodówki, bo zupełnie nie był mu potrzebny, ponieważ w sprawach europejskich, tych, na których znał się pan Serafin, nie miał bladego pojęcia. Jak byłem krótko po tym, jak został przewodniczącym Rady Europejskiej w Brukseli i tam trochę rozmawiałem zakulisowo, to powiedzieli, że jeszcze nie widzieli czegoś takiego, że na spotkanie przed szczytem Unii Europejskiej pan Tusk przygotował 1,5-stronicowy świstek i to miał być dokument na ten szczyt. To wszyscy byli, że to jakaś kpina jest po prostu, ale to była kwestia kompetencji właśnie pana premiera i jego zaangażowania. I teraz jak pan Piotr Serafin będzie w Brukseli, no to już pan Tusk już nie ma możliwości włożenia mózgu do lodówki, bo ten jego będzie mu cały czas potrzebny, a on ma tyle mankamentów, że nie wiem, czy to wystarczy. Czyli co, Tusk będzie bezradny teraz bez Serafina? No, będzie gorzej. No. Gorzej będzie. No, będzie gorzej. No, Sławomir Nitras nie zastąpi pana Piotra Serafina, bo też się na niczym nie zna. Nie, przepraszam. Pan Sławomir Nitras się zna na przekraczaniu prędkości, na stawianiu fałszywych oskarżeń w kampanii samorządowej, przegrał sprawę sądową. Pani Teresa Lubińska, krótko minister finansów, została oskarżona przez niego, że umorzyła dług, czego nie zrobiła oczywiście. No i pan Sławomir Nitras jest znany z tego, że jak jest bezradny intelektualnie, a to jest 99,99, to się bierze fizycznie. No i ma ten jeszcze paskudny epizod zaglądania do osobistych rzeczy posłanek i posłów w Sejmie podczas tych wygłupów puczowych. Swędzą go łapki. Niestety i to paskudne jest. Natomiast co do tutaj premiera i do przyszłości premiera w Unii Europejskiej bez Serafina, to przypomina mi się, jak zbliżała się sesja i wtedy zwaniałem się ze swoim przyjacielem, no i takie minorowe nastroje, bo sesja się zbliża, no i co robimy? I zawsze była ta sama odpowiedź. No, to trzeba będzie przysiąść. I teraz pan Tusk będzie bez Serafina, też będzie musiał przysiąść. Jest jedna fundamentalna zaleta. To ja przyznaję, absolutnie. Pan Piotr Serafin jest jakieś 183 razy lepszy od byłej wybranki pana premiera Tuska, Elżbiety Bieńkowskiej w roli komisarza Unii Europejskiej. Tam to była katastrofa, a tu przynajmniej nie będzie wstydu, bo to jest niemożliwe. Bo ledwo Bieńkowską, panią Bieńkowską ledwo kolanem przepchnęli na tego komisarza, no tak. Bo ona tam poblewała te przesłuchanie w parlamencie, te przesłuchania, tak, pamiętam. To katastrofa. To jeszcze pan wicepremier Gawkowski poczuł się upoważniony, a nawet wezwany do wypowiedzenia się o panu Piotrze Serafinie. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj takiego człowieka oceniać merytorycznie, to Polska wystawia swoją perłę w koronie na komisarza. Mamy się o co bić, bo idziemy po pewnie dobrą tekę. Gdybyśmy dzisiaj... Budżet europejski, mówił Donald Tusk. Chciałbym. To jest bardzo dobry kierunek. Jeżeli dostalibyśmy dla pana Serafina tekę budżetową, to i myślę, że i prezydent, i premier, i rząd, i przede wszystkim Polki i Polacy są zadowoleni. To chyba nie jest dobry pomysł, szanowny panie premierze. Dlatego, że pan Piotr Serafin był... energetyką się zajmował. Pracował w gabinecie Janusza Lewandowskiego, jak ten był komisarzem do spraw budżetu. I wprawdzie Donald Tusk dopowiada różne historie z mchu i paproci, jak to Janusz Lewandowski, znany państwu, ten, co zniszczył pół polskiej gospodarki i wampir firm polskiej prywatyzacji, jak mówiono o nim. Więc to taka persona non grata dla nas poniekąd. I tam Donald Tusk się chwalił, ile tej kasy, wszystko dzięki Lewandowskiemu. To nie jest wcale takie proste. Są takie dziedziny, że bycie komisarzem jest ważniejsze, no bo budżet się ustala raz tam na te kilka lat i potem jest ten pierwszy jest ważny, no bo jak się nowy budżet ustala, ale to nie jest tak, że komisarz do spraw budżetu ma tutaj aż tak daleko idący wpływ, a poza tym pan Piotr Serafin nie ma silnej pozycji politycznej, a to się liczy, kiedy tam trzeba przepychać różne rzeczy, więc ja bym się nie napalał na ten budżet, tylko na coś, gdzie się konkretne interesy załatwia albo dla polskich przedsiębiorców, albo dla rolników, albo dla obywateli w ogóle. I nie wolno wręcz, nie wolno brać przykładu z pani Bieńkowskiej, ponieważ kiedy ją zapytano, dlaczego ona właściwie nic nie robi dla Polaków, to ona odpowiedziała, że ona nie może, bo komisarz jest dla wszystkich, nie może nikogo premiować. Podczas gdy wszyscy komisarze, niemieccy, szwedzcy, austriacy, holenderscy, robili przede wszystkim najlepiej dla własnych obywateli, a dopiero potem dla Europy, ale w Polsce nie wolno. My jesteśmy obiektywni i zrobimy wszystko dobrze, szczególnie Niemcom, ale Polakom w życiu, bo nie wolno. W Niemczech jest tak, że dla polityka niemieckiego pracującego w Unii Europejskiej najważniejszy jest własny kraj, na drugim miejscu jest Unia. A u nas, tak jak przykład pani Bieńkowskiej pokazuje, jest niestety odwrotnie. Najpierw Unia Europejska, a dopiero potem na końcu własny kraj, który reprezentuje i tłumaczy to obiektywizmem. No to po prostu gratuluję takiego obiektywizmu. Ale wiesz, z czego to wynika? Ponieważ pani Bieńkowska się tam prawie na niczym nie znała, a miała tych pracowników z innych krajów i to oni załatwiali swoje, a ona wychodziła na jelenia po prostu. No i tyle, no to tak jest, jak się wstawia takie... I co, że niby się chciała tak w ten sposób wkupić w łaski unionistów, czy powiedzmy sobie eurokratów. Się nie wkupiła, bo nikt o niej nie... Bo nic nie wiedziała. Nikt o niej nie pamięta. A jak tak powie takie zdanie, to przynajmniej będą ją szanowali, tak jej się wydawało, będą za to, że chwalił Unię bardziej niż swój kraj i taka potrafi być super obiektywna. A teraz no, gratuluję, jest prawdziwa granda, proszę państwa, ponieważ niejaki August Hanning, to jest były szef, to się w Niemczech nazywa prezes Bundesnachrichtendienst, czyli agencji wywiadu. Wystąpił sobie w Die Welt, ale nie w tym pisanym, tylko w wywiadzie i sobie powiedział to, co powiedział. Das ist massiv unterstützt worden von den Militärs. Ich glaube, da spielte das polnische, aber auch das russische, also das ukrainische, nicht das russische, das ukrainische Militär eine große Rolle und die Nachrichtendienste ebenfalls auch. Nochmal, solche Entscheidungen fallen auf höchster politischer Ebene. Es ist ja ein erheblicher Schaden entstanden an den Pipelines. Die Folgeschäden, ich habe mal mit internen Experten gesprochen von den Betreibern, die belaufen sich auf bis zu 20 bis 30 Milliarden Euro, ein Riesenschaden, der hier entstanden ist, durch Staatsterrorismus. Man muss das so deutlich benennen. Und ich erwarte auch von der Bundesregierung, dass hier deutlich gemacht wird, dass eigentlich Schadensersatz gefordert werden muss, auch von den Betreibern. Ich meine, es sind Riesenschäden hier entstanden durch Aktivitäten von ukrainischen und polnischen Regierungsdienststellen. Das wäre auch wirklich ein unglaublicher politischer Skandal. No nieźle, żeśmy namieszali razem z Ukraińcami według Augusta Henninga na 30-20 miliardów strat euro narobiliśmy. No bardzo ładnie. Z tym, że nie zapominajmy o jednej rzeczy, że po pierwsze tutaj pan Henning używał bardzo ogólnych sformułowań, i nie podał żadnego. Założę się, że nie ma nawet tyle dowodu na to. On nawet nie ma tyle dowodu, co brudu za paznokciem nie ma tego, a natomiast tutaj usta pełne frazesów. A poza tym pan Hanning pełnił funkcję prezesa BND, czyli Bundesnachrichtendienst, za czasów kanclerza Gerharda Schrödera, który to Schröder go mianował. A przypomnijmy, że Schröder po swoim kanclerstwie został prezesem zarządu Nord Stream AG, Aktiengesellschaft, no i Rosnieftu. I to on lansował Henninga, który też, nawiasem mówiąc, w swoich wypowiedziach mówił dosyć, wyrażał się dosyć ciepło o Rosji i używał takiego sformułowania, które do momentu wybuchu wojny z Ukrainą u naszego wschodniego sąsiada było bardzo popularne, ale które mnie osobiście po prostu doprowadzało do szału, bowiem rozmawiając z Niemcami używali argumentu, właśnie tego, którego użył osobiście Henning do mediów. Rosja była zawsze odpowiedzialnym partnerem. I co, wierzymy teraz panu Henningowi? Pan Henning jego wypocinom? Pan Hanning to jest wyjątkowa łajza, przepraszam bardzo. No bo pomijając już to, że kanclerz Schröder był największym przyjacielem Rosji i potem dostał grubą kasę za to, a jego szef jego wywiadu nie mógł nic zrobić przeciwko Rosji, bo wiadomo, no skoro kanclerz jest największym przyjacielem, ale powiem, dlaczego to jest łajza, ponieważ przeczytałem sobie artykuł Spiegla, tygodnik Spiegel niemiecki, bardzo popularny o dużym zasięgu, z 28 września 2023 roku i oni sobie pochylili się nad karierą pana Augusta Hanninga i otóż on od 2017 roku był w Radzie Nadzorczej za grosze, wręcz wstyd wspominać, 12 000 euro miesięcznie. PNB Banka to był estoński bank, ale nie dajmy się zmylić i niemieccy dziennikarze też się nie dali zmylić. Ten PNB Banka należał do Rosjanina Grigorija Guselnikowa, proszę bardzo, który sobie załatwił brytyjskie obywatelstwo przy okazji. A pan Hanning jeszcze, i tam z tym bankiem był też związany taki oligarcha putinowski, który w dziedzinie surowców, Piotr Kondraszow. I panu Hanningowi zarzucono, że on tam nie dopełnił obowiązków. Ten bank upadł w 2019 roku. Jego pociągnęli do odpowiedzialności za zaniedbania. Zabrali mu 2/3 emerytury, którą miał dzięki zasiadaniu w tych radach nadzorczych, bo to nie było jedyne. No więc tak, on nawet na emeryturze, tylko z ruskimi, jeszcze coś. On był także w radach nadzorczych takich spółek szwajcarskich, System 360 AG i Pluteos AG. I czym się te spółki zajmowały? Otóż zajmowały się, na przykład jedna zajmowała się zakupem samolotów kanadyjskiej firmy Bombardier, które można było przygotować jako samoloty wywiadowcze dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I ta łajza, jak tylko kanclerz Scholz został kanclerzem, czyli na początku jego kadencji w lutym 2022 roku, napisała list, jaki jest skrzywdzony przez wszystkich. I o dziwo Scholz, który wywodzi się z tej samej formacji przecież co Schröder, przepraszam teraz za wyrażenie, kompletnie pana Hanninga olał. A już konkludując, z tego tekstu Spiegla wynika, że to jest wyjątkowa kreatura, która kasę wydoi ze wszystkiego, który łasy na korupcję, na cokolwiek, po prostu taka, ale to nie dyskwalifikuje go jako narzędzia niemieckiego rządu. Mógł być taki układ z Scholzem, że on wyjdzie teraz, będzie to wszystko mówił, co mówi, bo to jest wygodne, bo Scholz może powiedzieć, ale ja się odcinam od niego, przecież na list mu nawet nie odpowiedziałem sprzed ponad 2 lat, a swoje zrobi, czyli, przepraszam, bo muszę znowu się brzydko wyrazić, ten gnój, który wylał pan Hanning, przejdzie i na Ukraińców, i na Polaków. Ale po co on to robi, jest pytanie. No jak to po co? Odszkodowania to są nierealne, ale po to, żeby... Chodzi o pieniądze właśnie? Czy nie, żeby podważyć wiarygodność Polski. Będzie mówił, że to tak jak z tymi amerykańskimi więzieniami, tam Kiejkuty, te rzeczy. A, to w tym kierunku idzie. No dobrze. To, co powinien zrobić polski rząd, moim zdaniem powinien go pozwać do sądu po tej wypowiedzi. I to natychmiast. Chociaż oni wydali już Haftbefehl, czyli nakaz aresztowania na tego Ukraińca, Wołodymira Z., który rzekomo miał łódką płynąć i z nurkami i tę rurę w powietrze wysadzić. Tylko... Powinni zrobić to, ku mojemu zaskoczeniu, absolutnie zgadzam się z panem Krzysztofem Gawkowskim. Pana zdaniem były szef wywiadu zagranicznego Niemiec może w tej kwestii być inspirowany, czy pod jakimś wpływem, czy sugestiami? Ale ja nie wydaje mi się, ja tak myślę. Ja tak myślę, dlatego że jeżeli jest się wysokim urzędnikiem administracji państwowej, a pewnie miało się w tej kwestii wiedzę jakąś operacyjną, a tego jestem przekonany, że nie ma żadnych dowodów mówiących o tym, że Polska w czymkolwiek uczestniczyła, jeżeli chodzi o Nord Stream, to się sieje dezinformację z pełnym przekonaniem po to, żeby zrobić zasięgi, czyli mówi się kłamstwa i to trzeba obnażać i dlatego to tak mocno u pana dzisiaj mówię redaktora, bo wydaje mi się, że w tej sprawie stanowisko trzeba zajmować, a nie uciekać i mówić my nie wiemy. Wiemy. Polska w niczym nie uczestniczyła. Tak jest. Pan, nic dodać, nic ująć. Pan Krzysztof Gawkowski zachowuje się jak polski minister, ponieważ w takich sytuacjach trzeba mówić wypad na drzewo po prostu. Szanujący się kraj nie tłumaczy się, nigdy się nie tłumaczy, po prostu na drzewo się mówi i ewentualnie pozywa taką łajzę. Broń Boże, kluczyć tak jak kluczy trochę pan prezydent Bronisław Komorowski. Czy pana zdaniem jest prawdopodobne, że prezydent Duda był w to przedsięwzięcie zamieszany? Mam nadzieję, że nie. Bo? Mam nadzieję, że nie, no bo to jednak jest, by wciągało Polskę jako kraj, jako państwo w działania wymierzone zarówno przeciwko Rosji, ale także przeciwko na przykład Niemcom, którzy są właścicielem tych, prawda, instalacji. Więc wydaje mi się, no byłoby to działanie, także było to działanie no zupełnie poza obszarem prawa międzynarodowego. A jeżeli coś jest na rzeczy, no to się takie sprawy po cichu negocjuje. Jakby nie było, sprawa mogłaby dotyczyć głowy państwa polskiego. A więc to nie leży w interesie niczyim, i jeśli chodzi zarówno o stronę niemiecką, jak i polską, aby no, prezydenta, tak powiem, wkręcić w działania polegające na złamaniu prawa międzynarodowego. Bronisław Komorowski mówi tak, jakby był na ciężkim kacu, bez ładu i składu, bowiem nawet gdyby to zrobili Ukraińcy, to po co było w to mieszać polskiego prezydenta? O czym również nie mówi ten łajza Hanning. Bowiem Hanning od razu wkręca w to Dudę i Zełenskiego. A czyż nie prościej dla Ukraińców byłoby wynająć jacht, wziąć kilku nurków, wziąć materiał wybuchowy, bez wiedzy polskich służb, popłynąć sobie, wysadzić w powietrze tą cholerną rurę. Tak nawiasem mówiąc, dobrze zrobili, że to wysadzili, nie wiem kto, ale w każdym razie to, że to wyleciało, to tylko pogratulować. Też Hanning mówił, że w Polsce się wszyscy cieszą z tego powodu. I on był z tego powodu, Hanning, załamany. A owszem, my się w Polsce cieszymy, panie Hanning. A to, że Komorowski kluczy i gada, to ja zwalam na to tylko po prostu, że w ruskiej budzie musiał sobie z sołtysem wczoraj czy przedwczoraj no ostro tam pozwolić i to się odbija na treści jego wypowiedzi tutaj w mediach. Polski polityk nie bawi się w jakieś domysły. Przecież pan Komorowski nic o tym nie wie. Więc po co w ogóle spekuluje? Mówię, odczepcie się od nas. Nic nie mamy z tym wspólnego. To jest potwarz, psuje stosunki polsko-niemieckie. Trzeba się zachować tak, jak Niemcy się zachowali. Brzydko, ale się zachowali w sprawie reparacji, że ich to w ogóle nie interesuje. A nas też to w ogóle nie interesuje, czy pan Hanning bredzi, czy pan Komorowski ma wątpliwości. W takich sytuacjach stoi się twardo na stanowisku, że proszę się zwracać do tych, co tam na drzewie siedzą, co już wcześniej zostali wysłani. Można to tylko spuentować słowami marszałka Józefa Piłsudskiego. Wam kury do toalety prowadzać, a nie polityką się zajmować. No tak, i w ogóle takich rzeczy się nie podejmuje. A skądinąd, bo myślę, że to jest faktem, że ten Hanning robi dla Scholza to trzeba by mu to wygarnąć. Tylko kto mu to wygarnie? Donald Tusk mu to wygarnie? Że robi taką, że tak powiem, gnojarską robotę? Przecież nie wygarnie mu. No to trochę się odbijmy od tego. Wróćmy do defilady, która była 15 sierpnia w dniu święta Wojska Polskiego i tam wszyscy przemawiali podniośle, a defilada była naprawdę ładna. Jak patrzyłam wczoraj na pana i innych polityków na tej trybunie podczas defilady, to miałam takie poczucie, że być może pan lepiej się dogaduje z prezydentem Dudą niż z Włodzimierzem Czarzastym i Robertem Biedroniem. No, bardzo ciekawe. Więc już jesteśmy po tych wyznaniach. Mamy wspólne sprawy związane z Polską w Europie, z demokracją, z praworządnością. Wiele tych rzeczy nas bardzo mocno łączy. O czym się rozmawia na takiej trybunie z prezydentem? Który pana chwali, który panu dziękuję? I myślę, że tych uprzejmości było dużo wczoraj. Ze strony pana premiera do pana prezydenta, ze strony prezydenta do nas. Jeśli pan Kosiniak-Kamysz podtrzymuje kontrakty, nie wraca do tej doktryny, że wpuszcza się bolszewików i broni na Wiśle, jeśli dba o wychowanie patriotyczne, jeśli broni tych wszystkich wartości, to co? To prezydent Duda miałby się do niego jakoś negatywnie odnosić. Dobrze, że tak jest. Ja tylko liczę na to, że minister Domański razem z premierem, minister finansów Tuskiem nie zaczną ciąć tych wydatków, bo to wszystko ładnie wygląda, aż przyjdzie do konkretów. Więc co tu jest dziwnego? No? Tu pani prowadząca zarzuciła... No szukała tylko momentu... Zarzuciła Kosiniakowi Kamyszowi... Że się podlizuje tak zwane odchylenie nacjonalistyczne. Że on bliżej mu do Dudy, a nie do... Odchylenie patriotyczne. Odchylenie patriotyczne. O, to zmodyfikowana wersja. Zbrodnia straszna. Dobrze. Przemyślcie państwo zbrodnię odchylenia patriotycznego. Wrócimy za kilka minut. Składka zdrowotna powinna być zmieniona, żeby przedsiębiorcom w jakiś sposób ulżyć, ale z drugiej strony nie może być tak, że w NFZ jest mniej pieniędzy, bo skończy się to tak, że szpital albo przychodnia jest zamykana i to jest problem. To jak połączyć wodę z ogniem? I właśnie minister Domański to robi, jak będzie miał ogłoszone wszystkie parametry. Może Nobla dostanie z ekonomii. Nie dostanie za to Nobla, bo pewnie za inne rzeczy się Nobla dostaje, ale myślę, że nagrodę 2-sekundową pochwałę wzrokową od premiera dostanie. 2 sekundy trwa pochwała od premiera wzrokowa, tak? To źle. 2-sekundowa pochwała wzrokowa pani redaktor. A ile trwa reprymenda? Nie wiem, może kilka sekund. Nie spotkałem. Dobry wieczór po raz trzeci. Pan Krzysztof Gawkowski ujawnił nowe formy komunikowania się pana Donalda Tuska z jego ministrami. To było kopanie do jakichś sylwetek, zrzucanie marynarek, deptanie, a teraz jest 2-sekundowe pochwała przekazana wzrokiem, bo sądzę, że na dłużej pan premier by pozytywnych emocji nie był w stanie przekazać temu, kto przed nim stoi. 2 sekundy to jest zaszczyt po prostu. Przed takim wielkim człowiekiem stać i zyskać jego aprobatę przez 2 sekundy, to jest jak zdobyć złoty medal olimpijski. Już 0,2 sekundy byłoby wielkim osiągnięciem, a 2 sekundy z tym wielkim człowiekiem to jest wieczność. Jesteśmy w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną Andrzej Rafał Potocki. Dobry wieczór raz jeszcze. Co byś wolał? Nobla czy 2 sekundy wzroku Tuska? Poważny, to poważny dylemat. Że też ja w przeszłości nie odczytałem tak tych rzeczy, bo miałem okazję. Coś niewiarygodnego. No. 2-sekundowa pochwała. Ale czy to jest wilczy wzrok? Wilczy to był na tej fotografii. Wilczy to się uruchamia chyba, kiedy trzeba kogoś tam zglanować. Czyli można powiedzieć, wilcze oczy popie gardło. Co zobaczysz, to by żarło. Tak. Jeśli chodzi o Tuska. Ale 2 sekundy niewilczego wzroku to może być równie cenne jak Nagroda Nobla. Ja pamiętam, jak pan Tusk prowadził obrady Rady Ministrów w 2013 albo 2014 roku. To on tak chodził przy tych, a jak komuś chciał coś zakomunikować, to tak przechodził, jakby go nie było. Przechodził obok niego, ani mu ręki, ani nawet wzrokiem nie popatrzył na niego. I byli tacy ministrowie, którzy... O Jezu, premier mnie olał, nie zauważył mnie. Wpadł w niełaskę. Jak Stalin, jak w niełaskę, tylko Stalin... w niełaskę. Tak, Stalin nie musiał używać takich śmiesznych, metod. No to pan Domański będzie miał szaloną motywację. Już to widzę, że ta wizja dwusekundowej pochwały wzrokowej... Tak go będzie motywować, że będzie pracował 18 godzin na dobę. Stanisław Domański stoi przed nie lada wyzwaniem. On ma pogodzić ogień z wodą. To znaczy, z jednej strony mają odpuścić składkę zdrowotną przemysłowcom, przedsiębiorcom, a z drugiej strony ma być kasa do NFZ-u. I teraz to jest po prostu... Rzeczywiście, jeżeli by mu się to udało, osobiście wątpię, bo to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, ale ta nagroda, która jest w przyszłości, czyli te 2 sekundy tego wzroku, może go motywować do naprawdę wielkiego intelektualnego wysiłku, jak pogodzić budżet NFZ-u ze składką, ze zniesieniem składki zdrowotnej, a już nie mówię o czymś takim jak dobrowolna składka zdrowotna, którą oczywiście Trzecia Droga lansowała jako swoje hasło wyborcze. Ja mam dla pana premiera Tuska naprawdę propozycję. Jeśli faktycznie by nie startował, chociaż w to nie wierzę, raczej zakładam wariant, że przegra, że wystartuje i przegra wybory, to by było cudownie, wybory prezydenckie, to fucha jest absolutna. Oczy, które leczą. Zapisywanie na listy, Sławomir Nitras albo kto tam może prowadzić te listy, i Donald Tusk przyjeżdża, tłumy się gromadzą, ustawiają się ludzie w kolejce i on przechodzi przed tym szpalerem i każdemu 2 sekundy ciach, przechodzi i człowiek żyje 180 lat od razu po tym. Po takim wzroku, po tym spojrzeniu. Oczy, które leczą. Tak. Tak jest. Ale pan premier Tusk nie takie niespodzianki dzisiaj miał dla państwa. Dziś w Karczewie na Orliku ogłaszam, że Polska przystępuje do walki o organizację Igrzysk Olimpijskich. Strzelam bramkę i cieszę się jak dziecko. To przypomnijmy, że... mamy rok 2024. W grę wchodzi, bo tylko takie terminy są wolne, no bo wszystkie inne już są uzgodnione. Rok 2040 lub 2044. Zauważcie państwo. 16 lat lub 20 lat. Facet nie wie, ile będzie premierem, jaka będzie Polska, co się będzie działo, ale już się przymierza do igrzysk za 16 lub 20 lat. To jest oczywiście pic na wodę. Donald Tusk się powołuje na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku, które de facto załatwili Ukraińcy, a wspierał to pan prezydent Lech Kaczyński. I jak oni doszli do władzy w 2007 roku, to już było załatwione wszystko tam. Trzeba było tylko oczywiście tę infrastrukturę budować, a jak to robiono i jakie ceny za te drogi, za te stadiony, to wszyscy wiedzą. No jeszcze był przecież projekt zimowych igrzysk w Zakopanem w 2022 roku, czyli już powinniśmy być 2 lata po zimowych igrzyskach w Zakopanem. Tam był taki komitet konkursowy, na którego czele stanęła pani posłanka Platformy Obywatelskiej Jagna Marczułajtis-Walczak, ale potem ją wywalili, bo powiedzieli, że tam jakieś machlojki były, że jej mąż coś załatwiał. No to ona wtedy powiedziała, że tego męża to ona właściwie nie zna, więc to jest czepialstwo. Jeśli to tak wyglądało, jak tamten komitet konkursowy i to wszystko, do czego się teraz pan premier przymierza, to ja wolę nie myśleć, jak to się skończy. Jedno jeszcze zdanie. Ateny 2004. Kompletna ruina. Grecja, 10 miliardów euro w plecy. Obiekty, na których kozy się pasą, trawa rośnie, beton się rozsadza i tak by było w Polsce. No jak jesteśmy już przy starożytności, to wypada zacytować Panem et circenses, czyli chleba i igrzysk. No, autorem tych słów był satyryk rzymski Juvenalis i on tutaj stwierdził, że nie da się pospólstwem rządzić bez chleba i bez igrzysk. Ja jestem ciekaw, skoro tutaj nasz premier Tusk sięga do wzorców starożytnych, czy to będą igrzyska z udziałem zwierząt, czy też nie. Ale też mam nadzieję, jednym z elementów tych igrzysk powinien być duet Joński-Szczerba, który podejdzie do loży honorowej, gdzie będzie siedział miłościwie nam panujący Donald Tusk, otworzy szkatułę i będzie jak w starożytnym Rzymie obydwaj panowie rozrzucali po Stadionie Narodowym złote monety. I wtedy będzie komplet. To już by musieli zbudować. Nie, to wszystko nie jest źle, że państwo ma ambicje zorganizować taką wielką imprezę. Elektrownie atomowe. Francja, no tak, ale Francja ma elektrownie atomowe. Francja zyskała przynajmniej politycznie i na jakiejś randze, ale trzeba to mierzyć siły na zamiary, jeśli to miało być kosztem tego, że Polska tam w jakichś dziedzinach się zdegraduje, to może lepiej nie i przynajmniej nie przez ekipę Tuska. 80 miliardów deficytu budżetowego, a ten gada o igrzyskach. No. W Grecji było 170 miliardów euro. No i co? I kozy zostały tylko z tego. I mniej więcej. No bo rocznicę mieli i poza tym oni byli gospodarzami tych starożytnych. Ale dobra, niech ta olimpiada będzie za 20 lat. Pan Donald Tusk wtedy, nie wiem, może trójskok będzie ćwiczył. Ale jak będą rozrzucać te pieniądze, to ja sam pójdę. Niech będzie. Zobaczymy, jak to się potoczy. A teraz pan Tygrys znowu, ale już w innej sprawie. Do dzisiaj jest tak, że żołnierz może mieć zarost do 5 mm, ale po decyzji lekarza dermatologa. No jest to kompletnie bez sensu. W większości armii na świecie jest określony charakter. Oczywiście jakaś staranność tego wszystkiego musi być, estetyka. Sam wiem, co to znaczy mieć i nosić brodę, więc to wszystko musi mieć swój określony wymiar. Pracujemy nad tym, żeby żołnierz czuł się komfortowo i miał komfort dobrego służenia i to jest też naszym podstawowym celem. Niech żyje broda. Ja brodę noszę od chyba 18 roku życia, ale nie taką jakąś. Ale broda w wojsku ma tradycję. Ma. Kapitanowie ubotów nosili brody, bowiem pod wodą ciężko się golić w czasie rejsu. No, major Kuba, najsłynniejsza broda. Obecnie nawet w wojskach specjalnych jest moda na brody. Moda ta przyszła, co ciekawe, z Afganistanu od mudżahedinów, bowiem według tamtejszych nie tyle wierzeń, ale obyczajów, mężczyzna bez brody nie jest mężczyzną. W związku z tym wojownik musi mieć brodę. A kobiety? No kobieta nie walczy. No, a jeżeli walczy, to już bez brody. Nie no, bo kobieta także z brodą to jest ciekawa forma. Mój ojciec, jak, w boksie. Co prawda mój ojciec jako oficer przedwojennej armii zawodowy zawsze mi powtarzał, że oficer się nigdy nie goli, bo jest zawsze ogolony. O. I broda w przedwojennym wojsku byłaby rzeczą niemożliwą, aczkolwiek Haller na przykład miał taką brudkę XIX-wieczną. Do tego jeszcze można dodać kwestię tatuaży, bowiem tam wypowiedź sięgała również tatuaży, bo do tej pory wojsko mogło nosić tatuaże, żołnierze mogli nosić tatuaże zakryte, w miejscach zakrytych. No ale teraz, jeżeli wykonujesz ciężką pracę fizyczną, co w wojsku jest rzeczą raczej standardową i normalną, bowiem wojsko to jest mimo wszystko, a tym bardziej w linii, ciężka praca fizyczna, no to podnosisz te rękawy. I tutaj kłania się tradycja, bowiem już na przykład gwardia cesarza Napoleona nosiła tatuaże jako znak takiej przynależności do elity i to były płonące granaty, taki granat z takim wybuchającym ogniem o znakach grenadierów, czyli specjalnych formacji, które służyły do walki wręcz. I na wielu rycinach, obrazach masz właśnie żołnierzy z zakasanymi rękoma, którzy tu mają wytatuowane granaty. Do tego jeszcze można dodać, o czym już minister Obrony Narodowej nie wspomniał, kolczyki. Że kolczyki w wojsku to nie jest żaden gejowski klimat, bowiem również gwardia cesarza Napoleona, to jeszcze było z czasów przedrewolucyjnych, z czasów królewskich, nosiła w uszach kolczyki. Jak zobaczysz na starych obrazach, to właśnie gwardziści pod tymi wielkimi niedźwiedzimi czapami noszą kolczyki. Ja tak także patrzę... Czyżeki. Broda, tatuaż i kolczyki. Patrzę z takiego praktycznego punktu widzenia to, ile broda utrudnia identyfikację, a przecież przy dronach, przy dzisiejszych systemach wielu kamer, także na froncie, to tatuaże bardzo mogą konkretnie kogoś zidentyfikować. I nie wiem, czy to jest bezpieczne w takim sensie, że ułatwia się wrogowi no rozpoznanie po prostu, ale... No to oddziały przecież w Waffen-SS miały słynne tatuaże grupę krwi, po których później ich identyfikowano. Na przykład. Wyrywali sobie, ale teraz mamy egzemplarz absolutnie, wprawdzie bez brody, ale wytatuowany. Wydziergany od A do Z. Projekt CPK będzie budowany, tak więc on nie został zarzucony. Jeśli chodzi o elektrownię atomową, nie zostało to też zarzucone, tak? Kwota wolna od podatku, gdybyśmy w tym momencie, gdyby była ta kwota wolna od podatku, najbardziej poszkodowane byłyby samorządy, dlatego w tym momencie minister w inny sposób planuje od 1 stycznia finansować samorządy, żeby iść w kierunku kwoty wolnej od podatku większej. Tak więc trzeba poukładać najpierw pewne klocki, żeby ad hoc na szybko czegoś nie zrobić, żeby później nie oberwało się rykoszetem właśnie między innymi samorządom, czyli tym lokalnym społecznościom. No. Pan Józef Aciuk jest wiernym uczniem nikodematyzmy, ponieważ jak przyszedł dyrektor Państwowego Banku Zbożowego do niego i zapytał, czy, bo tam petent jakiś się awanturuje, czy sprawa jest załatwiona, no to, że tak, no jeśli powiemy, że załatwiona, to tamten się obrazi, jeśli, że nie załatwiona, to ktoś tam. Więc trzeba powiedzieć, że sprawa jest w załatwianiu i w załatwianiu może być 100 lat na przykład. I jak pan Józef Aciuk mówi, że wszystko jest, CPK, tam wszystko, to tak za 100 lat oczywiście. Na przykład można podtrzymywać CPK, budując sanitariat. Na terenie, buduje się, gdzie ma być CPK. Tak jest. Buduje się? Buduje. Przez jedną kadencję można budować, toalety można budować. A co? No to teraz, proszę Państwa, specjalistka od sportu, bo może od tej strony Państwo pani Klaudii Jachiry nie znali, ale to jest osoba, która przejmuje się i nawet wie, jak sprawić, żeby Polska na igrzyskach zdobyła 100 złotych medali. Kibicuję ministrowi Nitrasowi, żeby udało się rozbić ten szkodzący polskiemu sportowi układ. Trzymałabym też polityków z dala od sportu. Niech tworzą ogólne ramy dla jego rozwoju, ale niech się nadmiernie nie lansują, bo nie wszystkim do twarzy w obcisłych sportowych wdziankach. Szczerze mówiąc, byłam zażenowana, jak cały Sejm śpiewał przed Olimpiadą Polska biało-czerwoni. Wstałam, ale czułam, że chyba nie o to chodzi w idei olimpijskiej. Mniej religii, więcej ruchu. Wtedy, oprócz medali, skutkiem ubocznym będzie zdrowsze społeczeństwo, a wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak na oko to pani Klaudia Jachira wygląda, że ma zdrowe ciało, ale czy ma w nim zdrowego ducha, to ja już bym mocno wątpił, czyli ta zasada się nie sprawdza jednak chyba, że to nie jest uniwersalna zasada. Może być, pani Jachira może być wyjątkiem potwierdzającym regułę. I teraz też, bo pan minister Nitras też ma takie recepty, że więcej kobiet w zarządzaniu sportem, to już nawet w marcu mówił, a już mamy przecież sierpień, a po igrzyskach w szczególności też liczne posłanki obecnej koalicji rządzącej to podejmują. Tylko popatrzyłem sobie na przykład na Polski Związek Pływacki. Tam od 2021 roku prezesem jest pani Otylia Jędrzejczak. Osoba o znakomitych sukcesach sportowych. Złoty medal olimpijski, 2 srebrne medale olimpijskie w Atenach, 2-krotne mistrzostwo świata, tam z 5 mistrzostw Europy w tym pływaniu. No ale jakie sukcesy polscy pływacy odnieśli na igrzyskach w Paryżu? No żadne, 0 medali. Czyli wybitna sportowiec jako prezes niby wszystko gra, a medali nie ma. Jeszcze jedna konstatacja. Pani Jachira powiedziała, taką frazę użyła. Mniej religii, więcej ruchu. To ja się pytam, skąd tylu sportowców żegna się po wygranym pojedynku czy wygranym meczu? Ja bym tutaj powiedział inaczej, pani Jachira. Więcej religii i więcej ruchu. Dziękujemy bardzo. I tym hasłem... Może pani Jachira gdzieś wystartuje? Nie chcieliby państwo? Dobranoc. Dobrej nocy. W ramach religii.